Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Outriders. Na samym początku przypomnę tylko o zostawieniu łapeczek w górę oraz subskrybowaniu kanału, jeżeli seria wam się oczywiście podoba. Jesteśmy na 10 poziomie świata. Dlaczego ostatnim razem nie udało się, żeby ten 10 poziom świata był? Już wam tłumaczę, ponieważ nie miałem ustawionego automatycznego przerzucania się na wyższy poziom. Może to i lepiej, bo zakończyliśmy tą ostatnią misję w sumie tak troszeczkę bardziej na spokojnie, że tak powiem. Także no dzisiaj, tak jak wspominałem, będziemy sobie kontynuowali polowanie i zlecenie. Mam nadzieję, że uda się to zrobić w jakimś tam w miarę sensownym czasie i za którąś tam w miarę normalną próbą. Ekwipunek ogarnięty. Stwierdziłem, że nie będę tych ekwipunków ogarniał już gdzieś tam na odcinkach. Teraz tak, no mam tutaj fajne buty, które... Twój domyślny przewrót zmienia się w widmowy skok. No i działa to na takiej zasadzie, że po prostu przenikamy przez wszystko, co jest dookoła. Mam też fajne rękawice, zadajesz 20% więcej obrażeń podpalnym przeciwnikom, ale jak wiecie, ja się nie bawię w podpalenie, bawię się w zamrożenie. Broń została podniesiona do 30 poziomu, a za 10 poziom dostaliśmy taki właśnie Core 19 Błękit na krew. Lekki karabin maszynowy, szybkostrzelny. Średnio mi pasuje. Chyba żebyśmy zmienili tutaj wariant na taki, żeby te obrażenia były naprawdę jakieś fajne, sensowne. Bo jak sobie zobaczymy, tutaj na przykład obrażenia mamy 320. W sumie nie próbowałem zmieniać, no jakbym zmienił, no ale też tutaj wykonywanie przewrotu natychmiast przeładowuje broń, jeśli w aktualnym magazynku pozostaje 50% amunicji lub mniej. No to takie wiecie, nie, i tak w miarę normalnie mam czas na zamrożeniu, żeby sobie przeładować gnata, nie? Dobra. Myślę, że zaczniemy od polowania na dobry początek. Jeszcze tutaj, w tym kierunku, musimy się po coś udać. Nie wiem, co tam będzie do zrobienia. No ale no, chciałbym też tam pójść. Zobaczymy. Dobra. Ciekawe, co tutaj będziemy mieli do zabicia. Dobra, może być ciekawie. Wchodzę w to. Pokaż to. O kuźwa, to taka trochę matka tych... No dobrze. Sam tego chciałem, wiem. Ja już wiem, że będzie ciężko. Ja już się stresuję, bo wiem, że te potwory, one są ciężkie do zabicia niestety, nie? No a ekwipunek mam... Powiedzmy, że względnie taki na wypasie. To jeszcze nie jest to, czego byśmy chcieli od naszej postaci. No dobra. Nie ma co tutaj zwlekać. Za długo i tak zaraz potwory wylezą. Dobrze, że tu jest takie spory teren. Chociaż no, zanim dojdziemy do tego stworka, to też nam zejdzie, nie? Ten znowu pluje jadem. Ci jeszcze nie są tacy straszni, nie? Gorsi są ci, co latają, tak? Dobra. No, na pewno. Na pewno nie będzie łatwo. No ja już to widzę, że jest ich tutaj naprawdę dużo. To po pierwsze, a po drugie chyba mocno biją, chociaż jeszcze nie dostałem od żadnego. Nawet od tego najsłabszego takiego. No jest. Przyszedł do nas.
A ten truje dupę. Pedro. Nie poszliśmy w moc anomalii, jesteśmy, że tak powiem, na karabinku i headshotik. No, niech tak siądzie coś fajnego. Aj, nie siadło. No teraz siadło, jak nie był zamrożony. No dobra. Wejdźmy to dookoła. Coś do wykopania. Tak, tylko kilka potworów. Trochę się stresuję, nie wiem czemu, ale domyślam się, że... Kurczę, nie będzie lekko. No, mamy poziom jaki mamy, nie? No to już jest 10. poziom świata. Więc nie mogę się tutaj spodziewać, że będzie lekko, nie? Chociaż wiecie, no nie mamy nic do stracenia, bo i tak na 10. poziom jest na zerowym. Fajnie sporo PD dostajemy. Pedro, ty mnie tutaj nie denerwuj. Nie w tą stronę. Znowu mnie ta umiejętność uratowała. Nie lubię właśnie tego, jak się gdzieś tam, kurczę, zablokuje. No, ty sobie możesz teraz strzelać w kamienie, byku. Taktyka zza krzaka. Niezły ze mnie snajper. No i mnie trafił. Nie ma takiego trucia. Nie dam się. Tylko, że jestem otruty nadal. Nadal i wciąż. Ale to nie jest główny. To jeszcze nie jest główny. Tytan, snajperka, skóra. Tam jest gniazdo. O, dobra. Jest mały stresik. Nie lubię tych... Ja mam cały czas problemy z tymi królowymi matkami tych Pedrów i tak dalej, nie? No to jest dla mnie... Nie wiem czemu, ale mega ciężki przeciwnik. Kurczę, jak... O ile te tutaj, te krzykuny i inne pierdoluny, to tak średnio. No ale nie mamy wyboru, musimy ich rozrzucić jak gnój po polu, że tak powiem. No i amunicja by się przydała, nie? Bo mam mało. Nie było tu nigdzie amunicji? To kiepsko. Musimy mieć tutaj ammo, jak przejdziemy. Jak nie będzie amunicji, no to jak ja mam to wygrać? Kurna, no musi tu być gdzieś amunicja.
Jeszcze alfa mi tu przylas. Gin, frajerze! Ja tu muszę gdzieś uciekać. Tu jest amunicja. Dobra. Amunicję mamy. Nie, no nie lubię, jak ona mnie tak gdzieś przyprze do muru. Biegnij! No i musiałem przejść przez to zasrane pole. Tak. No tak. Czegoś się innego mogłem spodziewać. Gdzie jest to gówno? Ten mi ciągle pluje za sraniec, nie? Czemu niekiedy on ma takiego cooldowna? Po tym skillu, nie? Tego nie wiem. Teraz to już go zabijemy. Musimy. Jakoś sobie z tym muszę poradzić, no nie mam opcji innej. A w wodzie takiej głębokiej nie mogę biegać, tak? Cześć ją zamroź. No jeszcze tak, trafiła mnie na pewno. To jest frajerze. Nie, no nie mogę. Ja przed tymi jej skillami to jestem jakiś taki bezbronny w cholerę, nie? Biegnij, biegnij. Udało się. Uciec. Na górę wchodzimy. Teraz się udało. Na dystans ją muszę trzymać, bo inaczej to... Dobra, znowu uciekamy. No. Tak, no pewnie, nie? Taka mała skałka. I nie mogę przejść, tak? Zajebiście.
Dobra, teraz nie trafiła. A, pięknie. Biegnij, 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 dawaj, dawaj. Byku. Damy radę. Ale do mnie biegnie. No i mnie trafiła. No nie było gdzie uciec, tak. Oczywiście. No i tu znowu te skały, no to jest chore. Dam radę. Chodź. Królewno Śnieżko, czy jak to ci tam mówią. Zamrożona. No, nie wierzę w to. Dobra, teraz już po mnie. Lej, gnoja! Jest! Kurwa, jest! Dobrze. Wow, na sam koniec, nie? No pięknie. Pięknie, po prostu pięknie. Ale już było naprawdę mega, mega ciężko. Już łapy spocone, wiecie, nie? Kisiel w gaciach, kurde. Dałem radę. Dałem radę, tak jest. Tutaj właśnie widziałem, że mamy wiertarki użyć. Zastanawiam się jeszcze, jak z polowaniem będzie, nie? No kurna, jak my tam do tego Udzio i do tego Noach pójdziemy, no to myślę, że ładnie tam zgarniemy jakiś fajny ekwipu na czekoladnik. Tutaj nic nie było. I głupie jest to miejsce, zobaczcie, nie? Tutaj. O, a teraz co? A, bo to było chatu. Nie. No teraz mogłem przejść, a jak walczyłem z tym potworem, to nie mogłem. To jest nie fair. Dobrze, tą lokację mamy ogarniętą, to mamy ogarnięte, no tutaj bym musiał iść, nie? Odblokuj najpierw ten teren? Nie postawiłem tam flagi? Nieładnie, no dobra. Dobra, moi drodzy, jestem w lokacji, z której chciałem się przenieść w sumie trochę dalej. No i natrafiłem na kapitana Kanga, jak się okazuje. Och, kurwa, to jest ten, co ma gówno zamiast mózgu. I teraz nie widzę go przez ten płomień zasrany. Muszę spieprzać stąd dalej gdzieś od niego. Nie lubię tych... Uciekaj! Od tych tornad! Drugie! Ale mi przypieprzył. Ile te tornada trwają? To mnie zastanawia. Nogi. Te tornada są przesrane.
O, za dużo obrażeń to mu teraz nie zadaje. Kurna, no i znowu się odpalił tym gównem. Zawsze jest tak samo, nie? Takie z nich kozaki, ale... O, jeszcze amunicja się skończyła. Tutaj miałem. Giniesz, tank. Dobra, Kanga załatwiliśmy. Teraz tylko resztę jego popleczników. No ale grubo, grubo tutaj było. To muszę przyznać. Tak wszedłem tutaj w tą lokację i powiem wam, że no nie spodziewałem się, że tutaj coś takiego będzie, bo tak sobie... to jest... już wam pokazuję na mapie. To jest tutaj ten obszar. Lumber Camp. I to wygląda tak, jakbyśmy mieli... Kanga zlikwidować. Ale nigdzie nie było. Dobra, ten sprzątnięty. Oczyść teren, otwórz bramę. Czy coś jeszcze tutaj będziemy mieli do zdobycia? Bo było dosyć ciężko. Tam mieliśmy też amunicję. A, no to jest ta, którą brałem. O, tutaj mamy nawet skrzyneczkę. Zielony ekwipunek na 10 poziomie świata. No brawo. Bilet na Flores. Pojedyncza strona dziennika Scarlocka. Tu jeszcze na górę. Mogę my? No nie za bardzo. Dobra, może być ciekawie. Jest wanted. Nie wiem, czy zdążymy sprzątnąć chłopa, ale no postaramy się, nie? Chętnie zrobię użytek ze swoich umiejętności. A ludożerca, o skurwysyn. Obłąkany Hannibal. Drago Grand, ludożerca. No dobrze. Jak trzeba, to trzeba, nie? Zastanawia mnie jeszcze jedno miejsce tutaj na tej mapie, a mianowicie... Tutaj mamy zabić tego chłopa. A tutaj, to mnie zastanawia jeszcze. Ten teren. Nie wiem, co tam jest. Może jak już załatwimy tego typa, to będziemy nad tym się zastanawiać. Czy coś z ekwipunku mi ciekawego tutaj... No, troszeczkę rzeczy wyleciało. Ale tak patrzę po broniach. Od ostrzału anomalii. Oto to mogło być ciekawe. Zwiększa szanse na trafienie krytyczne. Tutaj jakbyśmy mieli lodołamacza, to też mogło być spoko, a my mamy... No nie no, bo tutaj wybuchają zamrożeni, nie? No gdzieś tam ten ekwipunek coraz taki... coraz lepszy leć. To... ta snajperka będzie gorsza. Jednostrzałowy też by była gorsza pewnie. Jakieś buty. Niebieskie to ja od razu rozbieram już, bo to jest bez sensu, żeby to trzymać. A zielone tym bardziej. To jest fajne. Zwiększa pancerz o 4000 i odporność o 10%.
No, to mogłoby być ciekawe. Tylko wszystko zależałoby jeszcze od tego. Krew za krew, a to tutaj te buty, które miałem wcześniej. Zadaję 20% podpalonym. Też podpalonym. Czemu oni tak w to podpalenie pchają? To jest ciekawe. Max zdrowie, to ma moc anomalii, kradzież zdrowia umiejętnością. No na razie sobie to zostawię, ale no to tutaj jest, to jest do przemyślenia, że tak powiem, nie? A tu nas skrzyneczka powitała. Złomu też trochę chyba już ma, mi się wydaje. 18 tysięcy. Może jak coś tam gdzieś będzie potrzebne do kupienia. No kurwa, on w jaskini mieszka sobie. Zasraniec. O nie! Trochę nie w tą stronę poleciałem, ale oni się podpalili na szczęście, nie? Jest trochę gruby dym. Nie wiem, czy się nie poczułem trochę zbyt pewnie. Dobra, ogarnięte, w miarę. W miarę ogarnięte, tak. O ty... No. This is fucking war. Tam jest ziomuś. Czyś jaskinie. No i czapa, byczku. Tam mam jakąś notatkę jeszcze, więc tam też będę musiał iść. A tu gdzieś skrzynię, a jest. A notatka była z drugiej strony, a tu mamy jeszcze do wykopania chyba. Nie, nie mamy. Dziennik Kanga.
No tutaj wiadomo, że no Kang i Scarlock w jakiś tam sposób ze sobą rywalizowali. Ja zauważyłem, że już coraz więcej mamy tych rzeczy tutaj ogarniętych, nie? W sensie do odkrycia jest coraz mniej. No i ja mam nadzieję, że z ludożercą nie pójdzie jakoś mega tragicznie. Tak. Podejdźmy do tego na spokojnie. Ale dostałem od tego łamacza kości chyba tak. Mocno biją. Tam jest snajper, którego będę musiał ściągnąć. Kuźwa. Jeszcze tym trującym i tu gównem. Ten snajper tam był. Gdzie ludożerca do mnie? No, nie będzie łatwo, nie będzie łatwo, nie będzie łatwo. Ja już to wiem, ja już to wiem. Będzie ciężki. Fel jaki? O, no i coś mnie zajebało. Dobra. O, będzie ciężko. To jest ten gaz? Najpierw. Jeszcze tutaj. Tam był snajper, tak? Dobra. Tamten snajper ściągnięty, tylko ja nie wiem, czy to był ten sam? No bo muszę się wycofać. Tylko nie mam za daleko, za bardzo możliwości, nie?
Podpaliliśmy chłopa. Nie, tylko nie gin. Ja się trochę zregeneruj, byku. Jest! Za drugim razem. O, dobra, no jeszcze tych takich, tych frajerów tam trzeba zlikwidować, nie? No, kurwa, nie wierzę! Mamy to, moi drodzy. O ile za pierwszym razem udało się zabić kapitana i zastrzelił mnie zwykły żołnierz, o tyle za drugim razem było już troszeczkę trudniej, bo za trzecim podejściem go sprzątnęliśmy, ale teraz już możemy go na spokojnie rozwalić. Naprawdę ciężko było. Mega duże obrażenia zadają tutaj z tych broni. Nie wiem, czy powinienem jakoś w jakikolwiek sposób próbować podnieść swój poziom pancerza chociażby. Ale jako niszczyciel powinniśmy raczej bardziej w zwarciu z nimi walczyć, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Tam jest jakaś skrzynka, czy mi się wydawało? Coś tutaj chyba jest. A, suplajki. No dobrze. To wychodzimy stąd. A tak jak mówiłem, zastanawiam się jeszcze, co jest tam w tych terenach takich, o. Tutaj, to mnie zastanawia, co tutaj jest. Dobra, no ludożercę zabiliśmy. Się wróciłem chyba, nie? Tak, a tam właśnie, no bo na górę był ludożerca, a tutaj? Ciekawe. Widzę, że będziemy strzelali się z żołnierzami chyba. Nie wiem, po kogo tutaj mamy iść. I o co tutaj chodzi? Bo teraz znajduje się... To na dół, tak jakbyśmy tutaj tą linką, tak? Musieli zjechać. Ale czemu i... Po co? I skąd tutaj misję wziąć, żeby tam zjechać, nie? To też jest bardzo dobre pytanie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kurczę. No tu nawet żadnych żołnierzy nie mamy. A teraz tak jakbyśmy mieli to niby odkryte? No nie no, bez jaj. Czy gdzieś indziej jest tutaj przejście na to? No nie, nie ma. To ewidentnie w dół byśmy musieli jakoś się udać. Nie wiem, o co chodzi.
No dobra, trudno. Jeżeli ktoś z was wie i ma pomysł, jak tam dojść, no to dajcie mi znać oczywiście, nie? Widzimy się w następnym odcinku. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam. Hej, hej.